oczywiście ten może być też shiny. Yes! What? What? To jednak najlepszy GoFest, na którym byłem. Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I dzisiaj jest dzień Pokémon Go Fest. Oczywiście spóźniłem się o minutę, jeśli chodzi o otwarcie samego wydarzenia, ale jesteśmy na czas. Pierwsza godzina u nas jest niczym innym jak godzina habitatu typu jungle. Rozpocznijmy wybór naszego questu, a dokładnie informacje od naszego profesora Willowa. Musimy wykonać kilka rzeczy podczas tego wydarzenia. Pierwsze, jak widzicie, mamy tutaj quest na Melody Pokémon. Melody Pokémon oczywiście jest to nic innego jak Meloetta. Ten quest oczywiście jest dosyć prosty. Wystarczy tylko zdobyć serce na naszym buddy. Jednak wcześniej pojawił się u nas jeden balon Google Play. I oczywiście jest to pierwszy raz, kiedy pojawił się on w Polsce w tym przypadku. I co otrzymamy z niego poprzez otwarcie giftu? I co do nagrody, które oczywiście nam powiedzieli wcześniej, jakie otrzymamy właśnie z takiego giftu. I wychodzimy. Zdjęcie zrobiliśmy oczywiście, bo mieliśmy możliwość. I ponadto sprawdzamy pierwszego shiny. Nie jest shiny. Mamy oczywiście Pikachu, który jest z naszą czapeczką Meluety. I on sam jest kluczowy. Bo uwaga, uwaga, ten Pokémon będzie się spawnował wszędzie na dziko, ale tylko i wyłącznie poprzez wybranie konkretnego typu naszego Pokémona, jakim jest tutaj albo Rockstar, albo Pikachu Popstar, będzie to możliwe tylko i wyłącznie poprzez skończenie questu, który jest właśnie styczny do naszego biletu. Zdjęcia oczywiście są realizowane na bieżąco. Możemy zrobić pierwszy challenge, który nam da, uwaga, uwaga, na kolejną godzinę 500 Stardusta dodatkowego za każde złapanie Pokémona. Pokémony oczywiście, które możemy złapać podczas tego eventu, jak widzimy, są to, jest ich 10. I to jest oczywiście nic innego jak challenge. Także ja ruszam w tej chwili do celu, jakim jest Park Górczewska i tam zaczniemy przygodę. Oczywiście wcześniej, realizując tutaj przejażdżkę metrem, później ten autobusem. Jest! Jestem w metrze, w sensie wychodzę z niego, ale zgarnęliśmy pierwszego shiny. Oczywiście widzieliście to na ekranie. Jest pierwszy shiny, oczywiście uwaga, uwaga. Ja go zgarnąłem cudownie, bo jak sami wiecie, w metrze nie ma zasięgu. GPS to naprawdę jest graniczy z cudem, żeby go złapać. Dojazd do centrum Warszawa. Tam jest oczywiście łapka GPS i w takim momencie pojawił się mi Pokémon na dziko, był to Chaimeko i trafiłem pierwszego shiny. Jest pierwszy. Fajna sprawa, oczywiście IV do bania, ale sorry, ale to jest na dziko. Frołki nie jest tym, którego będę chciał, bo do tej pory wiecie, przed chwilą skończył się event na startery, więc... A, jedna rzecz, jak widzicie oczywiście na ekranie w tej chwili, odblokowaliśmy w ciągu dokładnie jakieś 20 minut cały challenge. Także kolejny challenge został ukończony. Z naszej strony mamy bonus do końca już godziny na Stardusta. Czekam na 190. A tymczasem udało się ukończyć pierwszy etap questu na Meluetę. Było dosyć prosto, oczywiście użyć incensa, tam wiecie, też zgarnąć incensa, zrobić tego zdjęcie naszemu Pokémonowi. Musimy wykonać chyba strój, chyba przebrać się w jakiś sposób i chyba to wymaga właśnie wybrania naszego Pokémona. Nic innego jak Rockstar Pikachu jest moim wyborem. Choose the path! Bo oczywiście po raz pierwszy mieliśmy takie możliwość zobaczenia tego podczas tej realizacji questu, czy researchu, misji. Z naszym bidufem. Jakiś tu mamy quest, jest Kenway Dino. Może zaraz. Czasówka, 30 sekund. Zgarniemy Dino. I tutaj, czy w pierwszy dzień pamiętam, mamy też więcej expa? Nie, w drugi dzień mamy więcej expa. O plus 10 tysięcy. I czy będzie shiny? Jest zwykły. Tam para już się ze mną spotkała, pierwsi, którzy nie rozpoznali, a ja teraz bijam do autobusu. Dino. Maseczka. Szczerze, nie mam pojęcia, że mam takie szczęście, ale w pierwszej godzinie tyle shiny,
tyle shiny ja w życiu nie widziałem na raz. Oczywiście dwa sajtery shiny, gdzie oczywiście polowałem na niego na rajdach do dawien dawna. Także oczywiście, wybaczcie, ale na ekranie prawdopodobnie nawet do niego nie dorzucałem, bo jednak jedną ręką jest mega ciężko dorzucić do sajtera. Także ten też może być shiny, ale nie jest. Ale ile shiny z Gordonem po drodze? Panie! Oczywiście została minuta do końca. Jeszcze jeden sajter, ale z intensa. Trzeci shiny! Trzeci shiny, o mój Boziu! I to ten sam, nie? Nie mówię o różnych Pokemonach. Ten sajter był. A, ja muszę kręcić te stopy jeszcze. Tutaj nigdy nie byłem. Także jak najbardziej mi się to udzieli. Oczywiście ten może być też shiny. Yes! What? 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 Jaka pogoda deszczowa? Czekajcie, bo może tu ich habitat działa na to, ale ja pierdzielę, nie wierzę. Jeden po drugim. Nice, nice. Nie uciekaj. Było blisko. A ja muszę się przedrzeć przez jakieś lewe dróżki. Jest Audino, też może być shiny. Teraz mówię. Oczywiście Stardust się skończył, także teraz sprawdzimy tak naprawdę, jaki jest kolejny bonus naszego tutaj challenge'u. Ten nie może być shiny, od razu wam mówię. Także dopiero jak będzie event, będzie on mógł być shiny. A ten też może być shiny. Jak sami widzieliście, teraz jeszcze zdjęć nam nie robi z naszym Pikachu, bo musimy najpierw do niego dojść. A pierwszego chyba zgarniemy stąd. Jeśli ja pamięć nie myli. Pierwszy questik jest Rockstar Pikachu! Jest Rockstar Pikachu. Pierwszy koza. Kurde! Od razu wam mówię, że dla zainteresowanych ja jestem typem człowieka, który słucha metal, nu metal, rock i te sprawy. Także to było dla mnie sprawą oczywistą, że definitywnie Pikacza będę miał na swoich usługach tego typu. Dziękuję oczywiście, że jesteś taki niesamowity. No nie będę tłumaczył bezpośrednio, to macie na ekranie w tej chwili. Ale oczywiście wyśledził w tej chwili galerińską Ponitę oraz galerińskiego Zigzaguna. Obydwa mają oczywiście czapeczki w typie top. Zaraz po Meluecie. I oczywiście dziękuję, bo kolejnym moim wyborem będzie Zigzagun oczywiście. I uwaga, uwaga. Możemy zrobić teraz nic innego jak włączyć muzykę. Jestem mega ciekawy, jak to wygląda. Powiem wam, muzyka zacna. Także bacie, ciszy to muzyka, bo jednak tutaj ludzie chodzą. A co mi tam ludzie? Niech słuchają, kurde, łapie Pokemony. I shiny może być Pikachu. Oczywiście na dziko on się nie zmieni. Tam jakieś potężne warownia. Ścieżka dla obydwu typów człowieka. Rower i tutaj nie shiny. Rower i człowiek chodzący. Kolejny bonus jest na expa. 500 expa za kręcenie pokestopów. Jak najbardziej warto zgarnąć. Bo to też może być shiny. A Stardust nam daje dużo, bo oczywiście odpaliłem jeszcze trwający. U nas jest tutaj bodajże Starpis. Mogę się mylić, bo on trwa przez pół godziny, więc chyba mógł się skończyć. Dobra, przede wszystkim spójrzmy jeszcze, jakie tutaj poksy musimy łapać podczas tej godziny habitatu. Tamte iPoma, tyle było, ale zapomniałem, żeby je łapać. Tutaj nie musimy Lavitara łapać, ale jest incensa. Dobra, topiemy wszystko, co tam leci. Tam jakieś tańce i śpiewy z dala. Jakieś spotkanie, nie wiem, pewnie komunijne. Chociaż już po wszystkim jest w tej chwili, jakby nie patrzeć. Tu był jeszcze jeden Audino? Chimeko. Czy to Stardust, kurde? To jest rozpój w biały dzień. Takie spawny. To jest rozpój w biały dzień. Audino i co tutaj, dobra, tamy. I ten może być shiny, uwaga, uwaga, nie jest shiny throw. Tam widzę, jakaś grupka idzie. Istnieje możliwość, że to jest moja. To są oni! Jest ekipa! Czy każdy wyraża zgodę na kamerowanie? Pamiętaj o RODO! No, dlatego, bo skierowałem kamerę w dół. Będziesz miał dużo cięcia. Siemaneczko. Kojny będzie się przydały. Tak? No, tak. Cześć. Jaki shiny, czy jakie szczęście? Czy tylko ja mam takie? Tylko? Audino. Ja 8 shiny już. O, proszę. Z czego 3 sajtery. Dobra, nalega, kochani, są prezenty. O, dobra, to z tego się najbardziej cieszę. To mogę spakować już teraz? Śmiało. No i gratulacje, shiny throw. Kurde, ja mówię tak jak na live już w tej chwili, wybaczcie. Pasek do spodni.
Jak do spodni masz po to, żeby ci spodnie nie spadały, jak będziesz butelki z mlekiem. Się prawiłem w zmienianie pieluch, że tylko ja to robię. No to u nas cię robimy. Portfel! Ale wyjmij, bo zobacz. Zamknij to. Zamknij. I spójrz. Ja! Przeważ się samych siebie. Ja! Nie mówcie. To jest Shining Fates! No to wow! Czekaj, to nie wszystko. To nie wszystko. 100 lat niech żyje nam. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin życzę ci Justyna. Obyś zawsze potrafił iść z podniesioną głową, dumny z tego, kim jesteś. Aby zawsze trafiła ci się seta i shiny Pokémon. Zdrowia, bo w takich trudnych czasach jest na wagon złota oraz szczęścia. Dziękuję. Pytanie, czy to jest malowane? Czy to jest drukowane? Malowane. Ale wiesz czym? Rozpuszczalnikiem. Zaczepią. No. Acze i pędzel. Skilly. Dzięki, piękne oczka. Pomysłowość jest na wysokim, na wysokim poziomie. Jeszcze. To nie, to jest co innego. Ale wiem, że niektóre psy uwielbiają podchodzić i szczekać na tą. Mikrofon. Na mikrofon. Bo widzą puchatę, to tak kot dla nich. Robisz rajd? O, siema! O, witam serdecznie. Ja tu nagrywam, a tu mi podjechali samochodem. Nieźle. Nie wprowadzajmy teraz złych emocji. I czyli fajna Gedor, Final Strike. Coś ja byłem? Nie mam mnie. Dobra, i. Wszyscy żadne shiny? Nie wiem. U mnie zwykły też. Jest shiny! 2, 3, 8, 7 to seta. Pokeball łapiemy, zgarniemy. Mamy 25 kolejnych. Incens gratisowy, fajna sprawa. I naszym tutaj Pokemonem prawdopodobnie chyba jest ten Zigzagoon, dokładnie, którego wydaliśmy wcześniej. A tutaj mamy challenge ukończony i oczywiście quest, Zigzagoon trafiony. I teraz mamy Flygona albo Gardevoir. Dory Gardevoir. Teraz mam przejść kilometr i zdjęcie zrób. Jest challenge pierwszy ukończony, 18 mój oczywiście. Niektórzy mają więcej, ale ja mam tylko tyle. 6 kilometra dla mnie. Ja wiem, że będziemy chodzić, to jest nic innego dobrego, jak tylko i wyłącznie odpalić tutaj nasze inkubatory. Jest. Szania mola trafiona. A ja pamiętam, jak rajdowałem na nią. Kurde, każdy rajdek, jak tylko się pojawił w Warszawie, przy centrum, to nie rzucałem, a tutaj... Tak, oczywiście. No tak trafić na jakiego komitida i w ciągu 8 godzin powiedzmy, nie wiem, shiny z 20. To by było dobrze. To by było fajnie. Jest, ale mam mola shiny. Jeśli chodzi o chodzenie, bo zrobiliśmy dobre takie 2 km takim wolnym spacerkiem, ale przebyliśmy swoje. A questy te takie, wiecie, na kilometr lub też wykonanie jajek jest troszeczkę zakłamane. Coś aktualnie musi być takie obciążenie na serwerach, że nawet nie nalicza im prawidłowo dystansu, który przybyliśmy. Nie, to właśnie, cały quest musi być ukończony. O, no to sprawdź, proszę, bo faktycznie może być tak, bo było informacja, że jak skończysz quest, sparapuj 3 razy Pokemona, ewoluuj 3 razy i pokonaj Rocket Memberów. O, mamy 2 na raz. Jednak tego złapało setę. O, Popstar seta. No tak, to jest coś na wzór Pikachu, jakbyś miał z kartę CG, nie? Z kartę CG masz te wszystkie Pikachu typu V-Maxy, nie? To coś w tym stylu. Na no. Taki sposób, wow! I niech będzie tutaj, on będzie szpajera wyżej, to już nie. Rayquaza ma candy, mamy candy. 2, 3. Także już to jest XL. To jest XL seta Rayquaza w tej chwili. Dobra, ewoluuj jakieś rzadkie. Evolve new. Jeszcze będzie Mienfu, nie będzie Mienfu w mięczał. Mięszał, oczywiście weather condition jest złe. Dobrze wiemy. Idealne. Tak jest. Kamień ewolucji, tyle grane. I są 3 ewolucje. Wszystko ukończone prawdopodobnie. Tak, niektórzy z was się teraz dziwią, dlaczego dopiero teraz ewoluuje Pokémony. Na takie okazje właśnie. Mamy 9 etap. Clay, dobra, dziękuję panie szefie. Dziękujemy. 3 gifty, 10 różnych Pokémonów i Earn Her The Body. To chyba na tym już możemy zrobić. Się udało. Teraz nie wiem, czy to jest jakiś, to jest w ogóle taniec z jakiejś gry? Taki na boki? Czy nie? Nie mam pojęcia, ale jest rock'n'rolla! Jest rock'n'rolla! Rock'n'roll! Oczywiście, jeżeli wybiera się Pikachu Rockstar, to gwarantowanego ma się rock'n'rolla. Oczywiście żartach, ale
No to wychodzi. A no? W końcu, nie. Save Lie! Jest Save Lie w końcu! Złociutki! Jedyny, którego nie miał z tych, co teraz. Tak jest! Co, shiny? No! Solid, ale jest shiny. Od kiedy Emolga jest? Wow! No! Gratki! To jest wyczyn na pewno. O, fajnie oginio. Jakoś nie tak zaczęło się sypać. Też kurde, jeden po drugim, nawet kamery nie wyłączałem. Dobra, 3 gifty zaliczone. I kolejny etap, już teraz ostatni, jeśli chodzi o melepetę. 10 berry, swap i zdobądź 5000 Stardusta. Także melepetę będę brał. Szybki tradzik. Lucky za lucky. Dobra, shiny za shiny. A, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli jest jeden Pokémon, który jest wyjątkowy, który się traduje inaczej niż wszystkie inne. 15, 12 dostałem. Patrzcie, to ja się już spuściłem, ledwo trzymam kamery, a tutaj! Poczekaj! Rzadkość nad rzadkościami! Jest trafiony! Brawo! Klik i jest shiny, to jest G? Tak, to jest G, gratki. Dobra, koniec questa, a ten nie jest shiny. Odbieramy nagrodę, a w nagrodzie oczywiście wiemy dobrze, że będzie tam unikalny Pokémon, który odbiorę już na miejscu pod pałacem. Jest lucky trafione! Tirtuga, a Ivy takie. Jest melueta seta, jaki gratki, nice! A w międzyczasie się kleją dziesiątki, no sorry, dwunastki. I pierwsza mamy Absola nie shiny. Mamy Pawniarda. Jest kolejny Pawniard. A teraz bonusamy do Pokestopów, do kręcenia. Może stąd shiny coś padnie teraz. Jest Deino zwykłe. Jest tutaj Pancham. Uwaga, że oni stworzyli Pokestop. Go festowe właśnie. Tam gdzie prawdopodobnie ten punkt się znajduje. Jest, czekajcie. Shiny Aaron. Zmodernizowany, jak się ten gra w Pokémon normalnie. Modyfikowana muzyka. Oj. Jaka ścinka przy muzyce. A to wina pogody. To możliwe, no. I 3. Siedzi. Melueta. Nowy wpisik. Jak ja dawno to słyszałem. Te wpisy. I... Skarmory. Kolejny shiny. 1500. Ale jestem zaszokowany, bo w tej chwili obeszliśmy 3 strony Pałacu Kultury i nie ma żadnego spotu, gdzie byliśmy przy Pokestopie już GoFestowym i tam nic nie ma. Tyranitar! Nie shiny. Mamy Wilmera shiny trafionego, ale raczej go punktu nigdzie nie widzieliśmy. Znaleźliśmy. Są figurki każdej z postaci, ale szczerze mówiąc... Kto ma w ogóle to skojarzyć, że to jest w ogóle nawet nie spilnowane? Tam jest! Jest! Namiot! Tutaj. Jest tutaj. Dziękuję. Shiny trafiony! Jest trafiony shiny! Drug! Siedziemy na... Siedemnaście! Wyczerpujący dzień, ale syto. Zbyłem praktycznie wszystkie Pokémony, które dzisiaj były i które, na które polowałem. Wow, po prostu jestem niesamowicie podjarany tym, na którym mi najbardziej zależało. Przede wszystkim Sableye i Scyther. Wow, i Skorupi w ogóle kozacko wygląda. To jednak najlepszy GoFest, na którym byłem. W pełni. A za mnie się żegnam. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!